Witajcie kochani, Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, riff bardzo, bardzo znany, bardzo fajny, jeden z takich też rozpoznawalnych Iron, co ja z tym Ironem? Z Led Zeppelinem po prostu kojarzę, nie wiem, Iron Maiden, mnie chyba pokręciło trochę. Tutaj widzicie cały czas rysunek Julii, koszulka wisi. Serpent Wings. Można będzie ją oczywiście też kupić, jeśli ktoś będzie miał ochotę. Mam jeszcze kilkadziesiąt tych koszulek. Sam noszę. Dobra, wracamy teraz z powrotem do tego utworu. No tak. To jest utwór, który właściwie jest przez większość część utworu. Intro w tym utworze jest no, tylko dwa power chordy 7-9-9. Tak wygląda intro. Intro może będziemy robić kiedy indziej, chociaż z drugiej strony to jest zbyt proste, żeby to robić osobno. Ten motyw, o którym mówię, to brzmi tak. To jest dość takie trudne, trzeba to szybko palcami operować. Pierwsza część tego riffu to jest po prostu 7-9-9 na strunie 5, 4, 3. Dwa uderzenia. Czekamy do końca taktu i później mamy... I z powrotem to, co było na początku. Zagram to teraz wolno, uwaga, całość wolno, tak jakbyśmy grali tylko w zwolnionym tempie, slow motion. To jest taki dość szybki ruch, ale dobra. Czyli pierwszy motyw mamy, to ten. Później tutaj mamy na stronie piątej, wszystko się dzieje właściwie na stronie piątej, czwartej, trzeciej. Bo tu mamy power chord 5-7-7. O, to jest pierwszy fragment tego motywu. Czyli właściwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Podzielimy to na dwa etapy, czyli te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dźwięków. To wszyscy chyba to mają. 5, 7, 7, 7, 5. 5, 7, 7, 7, 7, 7, 5. To jest zagrane dość szybko, bo to szesnastkami. Dobra, oczywiście z tłumieniem, prawą ręką, lewą ręką też cały czas tłumimy. Dobra, git. I tu jest później taki motyw, że mamy tak. Strunę czwartą, próg 4 i strunę czwartą, próg 7. I tutaj mamy tak, 4-7 i strunę piątą na czwartym. Strunę piątą na piątym. Strunę piątą na szóstym. Tutaj najszybszy, największy problem chyba jest zrobieniem tej pauzy, bo od czwartego progu, tutaj czwarty próg na piątej strunie jest ósemka z kropką, ona jest dłuższa.
skończyliśmy na piątce ten motyw tu. Tak? I później robimy 4-7-4. Jest to trochę trudnawe właśnie, te szesnastki, szczególnie tutaj. Tu mam pauzę, żeby odpocząć. No myślę, że to powoli, stopniowo da się przyswoić. No, jak ja dałem to radę przyswoić, to i każdy z was też to da radę przyswoić. Także dobra, jak ktoś źle tłumaczę, w sensie za szybko gram, za wolno gram, za słabo tłumaczę, piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie, do zobaczyska.